Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana. To fragment jednej z piosenek. Ale głębia tych słów pojawia się w naszych myślach, tak samo jak pojawiała się w całym dramacie naszych braci, żołnierzy wyklętych. Tyle razy we krwi skąpana, tyle niewinnej polskiej krwi zostało przelanej, a wydaje się, że wielu wciąż czuje jej niedosyt. Nie mamy armii, nie mamy pieniędzy, ale tylko Polacy będą ginąć za Ukrainę, bo tylko Polacy potrafią stanąć z dumą. Reszta się układa. Ukrainie świeczkę, Putinowi ogarek. Naszym interesem są Polacy na Kresach Wschodnich. Ale polska krew wciąż jest przelewana także i w innym znaczeniu. Zagraniczne pseudoelity próbują wmówić światu, że w kraju Auschwitz, Treblinki, Majdanka rosnący antysemityzm jest co najmniej niepokojący. Takiej bzdury nie powstydziłby się ani Goebbels, ani Stalin. Zresztą rozejrzyjcie się dookoła na te liczne pogromy, na te płonące synagogi. Próbują wmówić światu, że to my jesteśmy odpowiedzialni za koszmar II wojny światowej. Tak samo jak próbowali wmówić, że żołnierze wyklęci to bandyci i faszyści. Polska krew wciąż jest przelewana. Jak mawiał papież Jan Paweł II. Wolność nie została nam dana, ale zadana. O wolność musimy walczyć wzorem żołnierzy wyklętych, którzy stracili rodzinę, najbliższych, dom, plany, marzenia, całą młodość poświęcili II wojnie światowej. A mimo to nie zwątpili i walczyli do końca. I walczą do dziś, bo kiedy ich morderców chowa się z honorami, dla córki rotmistrza Pileckiego zabrakło miejsca na obchodach z okazji odzyskania, wyzwolenia obozów Auschwitz. Ich wierności. Musimy się samodoskonalić, musimy się kształcić. Nie być obojętnym na krzywdę drugiego, ale w narodzie się jednoczyć, bo to jedność stanowi o jego potędze. Musimy odważnie walczyć o prawdę i odważnie o niej mówić. Musimy. Jesteśmy to winni upaście, zaporze, Ince i wielu, wielu innym. Musimy to robić mężnie, jak uczył nas ksiądz Popiełuszko następującymi słowami. Biada społeczeństwu, którego obywatele nie rządzą się męstwem. Przestają być wtedy obywatelami, ale stają się zwykłymi niewolnikami. Obywatel, który nie kieruje się męstwem, staje się niewolnikiem i wyrządza największą krzywdę sobie, swojej ludzkiej osobowości, rodzinie, narodowi, państwu i kościołowi. Czołem jakiej Polsce! Czołem! Panie Boże,
Yeah.
zaraz, to tam może idziemy na dół. Chwała bohaterom! Wywiezionych na nieludzką ziemię do Związku Sowieckiego. Was, których miejsca spoczynku do dnia dzisiejszego nie są znane. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Wzywam was, bohaterscy harcerze, którzy jako nastolatkowie nie poddaliście się przybyłemu ze wschodu zniewoleniu. Wzywam harcerzy organizacji Kraj Krajowy Ośrodek i was skazanych na śmierć, Tadeuszu Klukowski, pseudonim Krzysztof, Bogusławie Pietrkiewiczu, pseudonim Zbyszek. Stańcie do apelu młodzi konspiratorzy z setek antykomunistycznych organizacji młodzieżowych, którzy nie poddali się przybyłej na sowieckich bagnetach władzy. Wzywam was, zamordowani i represjonowani w okresie PRL-u opozycjoniści. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Moi drodzy, jest nas chyba z 10 tysięcy. Nie spodziewałem się takiej liczby. Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! W ferworze na samym początku pominąłem kilka organizacji, które są tu razem z nami. Witam serdecznie Fundacji Niepodległości, NSZZ Solidarność. Witam kolegów z obozu narodowo-radykalnego Włodawy, z Biłgoraja. Witam ONR Włodawy, witam Patriotyczny Deblin, Narodowy Krasnystaw, Młodych Patriotów Heł, Narodowy Tomaszów Rybalski i kupę innych organizacji, których na pewno w tym momencie nie wymienię. Przyjaciele, w tym momencie oddam głos wiceprzewodniczącemu, wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku Narodowych Sił Zbrojnych, koledze Karolowi Wołkowi. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! 4 lata temu do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej wpłynął wniosek, żeby został uchwalony Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jednym z wnioskodawców był Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Był to wielki sukces. To jest fenomen tego święta, że jest organizowane oddolnie. Pierwsze święto, pierwszy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych był czczony tylko i wyłącznie przez organizacje pozarządowe, ponieważ samorządy i instytucje państwowe nie przewidziały, że zostanie takie święto ustanowione i nie miały zaplanowane w budżecie takiego wydatku. To się rozwija społecznie, oddolnie. Popatrzcie, ilu nas jest w tej chwili. To jest wielki sukces, że przypominamy pamięć o naszych bohaterach. Jednak napotykamy opór. Tuż po uchwaleniu święta Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych dyrektor tworzonego w Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej, pan Machcewicz, udzielił wywiadu Gazecie Wyborczej, w której stwierdził, że niektórych krew przelana za Polskę nie zasługuje na upamiętnienie. Niestety tak było. My sami musimy zadbać o to, żeby pamięć o naszych bohaterach była należycie przypominana, kultywowana, żeby o nich mówiono w szkołach. W zeszłym roku złożyłem wniosek do budżetu obywatelskiego Szlak Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wniosek przeszedł. W tym roku we wszystkich lubelskich szkołach będą przewodniki po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym roku ten szlak zostanie otwarty. Tutaj nas jest ponad 10 tysięcy. Potrzeba było tylko 1270 głosów, żeby wniosek przeszedł. Jeśli się należycie zorganizujemy, jesteśmy w stanie zrobić wszystko w tym mieście. Jesteśmy w stanie upamiętnić naszych bohaterów, upamiętnić tych, dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju. Uwierzcie w swoją siłę. Organizujcie się. Tam, gdzie nie udaje się tego zrobić przez instytucje publiczne, róbmy to oddolnie. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jeśli w tym roku w budżecie obywatelskim zobaczycie projekty dotyczące żołnierzy wyklętych, albo sami będziecie mieli jakiś pomysł, składajcie je. Zagłosujmy wszyscy na te projekty. Upamiętnijmy naszych bohaterów.
Na Lubelszczyźnie opór trwał najdłużej. Bądźmy przykładem dla całej Polski. Nigdzie w Polsce tak nie upamiętniamy żołnierzy wyklętych jak tutaj. Lublin jest miastem, gdzie największy marsz pamięci żołnierzy wyklętych jest w całej Polsce. Nie ma większego. Tutaj powstanie pierwszy szlak pamięci żołnierzy wyklętych. Bądźmy wzorem dla innych. Bądźmy inspiracją dla innych. Zróbmy to. To, czego nie uda nam się zrobić przez urzędy, zróbmy sami oddolnie. Dlatego chciałem was zachęcić do udziału w zbiórce, jako wolontariusze i jako darczyńcy. Zbiórka Przywracamy pamięć o żołnierzach wyklętych pod patronatem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zachęcam was do wsparcia tej zbiórki. Dzięki tej zbiórce jesteśmy w stanie, tak jak w zeszłym roku to zrobiliśmy, zrobić kilkadziesiąt, a może kilkaset wykładów otwartych, kilkanaście jak w zeszłym roku, a chcę zrobić w tym roku więcej wykładów w szkołach, gdzie młodzież będzie się uczyła bezpośrednio w swoich szkołach, w swojej społeczności szkolnej o naszych bohaterach. Chcemy, żeby w całym kraju powstawały ulice, place, tablice, pomniki poświęcone naszym bohaterom. Chcemy, żeby były wydawane dokumenty źródłowe, dzięki którym studenci będą mogli upamiętać naszych bohaterów, będą mogli pisać prace magisterskie, licencjackie, doktoranckie. Przywróćmy ich pamięci społeczeństwa. Opiszmy ich historię, bo jeśli my tego nie zrobimy, to albo nie zrobi tego nikt, albo zrobi to ktoś obcy i wtedy nie będziemy zadowoleni, jak inni ludzie piszą o naszych rodzicach, dziadkach i pradziadkach. Zróbmy to. Zachęcam was do udziału w akcji. Dziękuję bardzo. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem! Cześć i chwała! Bohaterom! 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 Cześć i chwała! Szanowni państwo, poproszę teraz o zabranie głosu syna Marka, syna Lalka, pana Marka Franczaka. Moi przyjaciele, bo tak mogę do was się zwrócić. Wszyscy jesteśmy patriotami, więc sądzę, że mogę tak do was mówić. Dziękuję serdecznie, że tyle nas zebrało się dzisiaj tutaj, że pamiętamy o tych ludziach. Ja jako syn jednego z tych wyklętych jestem niezmiernie dumny, że mogę stanąć przed wami z podniesioną głową i nie tak jak kiedyś przemykać się tyłkiem, że jestem synem bandytem. Nie, jestem synem polskiego patrioty, który oddał życie za wolność ojczyzny. Czy mamy tą wolność? Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała! Bo czy mamy tą wolność, skoro media w tak znikomym stopniu nagłaszają, te publiczne media o naszych marszach, o naszych uroczystościach, gdzie drugorzędne sprawy zajmują zdecydowanie więcej miejsca, gdzie tam w Gdańsku chowa się mordercę Inki, prokuratura, która ją oskarżał z honorami wojskowymi, to coś nie jest tak naszej ojczyźnie. Hańba! Jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim i myślę, że spotykamy się w większym gronie na przyszły rok. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz poproszę o zabranie głosów represjonowaną podczas okresu komunizmu panią Zenobę Titównę. Chciałam zapytać, czy słyszą nas ci, którzy stoją tam na wałach? Podnieś rękę do góry, czy słyszycie nas? Ale tamci z pod bramy, czy słyszą?
Darujcie, ale ja będę troszkę czytała, ponieważ mój wiek na to pozwala, żebym... Wróg nie śpi. Kolejnym marszem, bo ja tu już chyba jestem trzeci raz z wami. Kolejnym marszem przywracamy żołnierzy niezłomnych przez komunistów. Przerwie wracamy. No dopiero pierwsze zdanie powiem. Kolejnym marszem przywracamy pamięć żołnierzy niezłomnych przez komunistów nazwanych wyklętymi, ostatnich rycerzy Rzeczypospolitej. Ostatnich rycerzy Rzeczypospolitej. Będzie ten marsz. Nie klaszczmy jeszcze teraz. Jeszcze długi będzie ten marsz. Dlatego, że czerwona zaraza straszy. Przykłady. Na dwóch cmentarzach warszawskich wstrzymano ekshumację. A teraz zastanawiają się wszyscy, bo trzeba regulacji prawnych. Obawiam się, że te regulacje prawne będą jeszcze gorsze niż teraz stan faktyczny. Bo prawdopodobnie, jak słuchy mówią, to będzie trzeba zgody każdej rodziny, która sobie zrobiła pochówek na kościach bohaterów. Nie ustaniemy jednak, nie ustaniemy. Ten narodowy wysiłek nie może pójść na marne. Zwycięstwo przyjdzie, zwycięstwo przyjdzie. W ciągu tego minionego roku zrobiliśmy kilka kroków do przodu. Oto przykłady. Dlatego potrzebna mi kartka. W Ostrołęce bez żadnej dotacji państwowej jest budowane Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Wysiłkiem miasta, wysiłkiem kurpiów i wysiłkiem Polski. Bo myślę, że będziemy posyłać nasze grosze. W Płocku. W Płocku odkryto w więzieniu w tym roku, co minął, zamurowane drzwi do miejsca zbrodni. A na dziedzińcu w latach 70. zbudowano jakiś budynek gospodarczy. Teraz wydobyto szkielety spod fundamentów tego budynku. Tak zbrodniarze zakrywali miejsce zbrodni. W Białymstoku. W więzieniu przy ulicy Kopernika 23, jeżeli ktoś chce tam dotrzeć, wydobyto kości 283 ofiar. Więcej nawet wydobyto niż z Łączki na Powązkę. Tam na jamach grobowych komuniści postawili chlewnie, a zwłoki pochowane w piwnicy dwóch bohaterów w jamie zakryto kostką brukową, żeby nikt nie wiedział, kto tam spoczywa. Czy może być większa nikczemność
gdy kat odbiera cześć ofiarom, które zabił. W Lublinie syn ostatniego żołnierza wyklętego, sierżanta Józefa Franczaka, tutaj obecny, któremu składam jeszcze raz uszanowanie, otrzymał czaszkę ojca, skrywaną bezprawnie latami. Ostatnie dociekanie prokuratury IPN-u trwało chyba 6 lat. Ufamy, że czaszka bohatera spocznie obok zwłok, które pogrzebano niedawno temu. I kiedy ludzie, rodzina, chowając zwłoki już przy uroczystościach kościelnych i takich narodowych, stwierdzali, że ciało nie ma głowy. W Orłowie na Mazurach 15 lutego tego roku odbył się pierwszy wojskowy, uroczysty pogrzeb 9 żołnierzy 3 Brygady Wileńskiej, kapitana Romualda Reisa Burego. Reszty kości jeszcze nie znaleziono, ale trwają poszukiwania ponad 20 żołnierzy. Zginęli w nierównej walce. 10-krotnie większy był wróg NKWD, KBW, UB, Milicja Obywatelska, a partyzantów było 120. Dalej, Gdańsk. Gdańsk ma swoją łączkę, niedaleko więzienia, na tak zwanym cmentarzu garnizonowym. Ekipa profesora Krzysztofa Szwadrzyka wydobywa kolejne szczątki i w lecie dotarto do tej, którą dzisiaj wymieniamy. Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, sławnej 17-letniej sanitariuszki majora Łupaszki. Wyrok na tej dziewczynie wykonano w piwnicy, ale Inki nie zastrzelił żołnierz plutonu egzekucyjnego. O tym wszyscy nie wiecie może. Wszystkie lufy tego plutonu skierowane były w posadzkę i tam oddano strzał. Inka zdążyła zawołać: niech żyje Polska, niech żyje Łupaszka. Sanitariuszkę zastrzelił z krótkiej broni prokurator wojskowy, który zerwał się zza stolika. W tej egzekucji był świadkiem ksiądz Prus i złożył odpowiednie zeznanie. Wyspowiadał Inkę poprzedniego dnia i na pewno zapewnił ją, że idzie do Boga. I na pewno powiedział, że umiera śmiercią honorową i za ojczyznę. Bóg, honor i ojczyznę. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Inka miała babcię, tylko babcię. Matkę zabili Niemcy, a ojca Sowieci. Do babci skierowała ostatnie słowa w grypsie. Powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba. Ostatni raport Inki, żołnierza wyklętego, ma szerszy wymiar. Skierowany do nas, do was młodzieży, do wszystkich. Powiedzcie, że zachowałam się jak trzeba. Wy młodzi, wydzieracie dołom śmierci pamięć. Jeżeli przywrócimy bohaterom należną cześć, to Polacy będą ludźmi honoru. Czy Polska, ojczyzna żołnierzy wyklętych i nasza ojczyzna, zachowuje się tak, jak trzeba? Czy zachowuje się dzisiaj tak, jak trzeba? Polsce niepodległej będziemy wierni. Chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Dziękuję bardzo za te słowa.
Słuchajcie, niech usłyszy nas cały Lublin. Inko! Inko! Patrzysz z nieba! Zachowałaś się jak trzeba! Inko! Inko! Patrzysz z nieba! Zachowałaś się jak trzeba! Inko! Inko! Patrzysz z nieba! Zachowałaś się jak trzeba! Poproszę o zabranie głosu syna Zdzisława Brońskiego, pseudonim Uskok, pana Adama Brońskiego. Dziękuję serdecznie za zaproszenie po raz kolejny na kolejnym naszym spotkaniu, tak wspaniałym, jak tylko może być w Lublinie. Jestem zbudowany i przekażę to moim serdecznym przyjaciołom, żyjącym żołnierzom majora Zapory. Mam z nimi kontakt na bieżąco cały czas i prosili mnie o to, żeby pozdrowienie przesłać organizatorom i całej młodzieży będącej na tym spotkaniu. Dzisiaj pierwsza uroczystość na cmentarzu unickim, gdzie wymieniono tylko dwa nazwiska Zaporczyków, a jest ich żyjących jeszcze 18. Proszę Państwa, 18 żyje jeszcze żołnierzy Zapory w dobrej kondycji umysłowej, w dobrej pamięci. Być może ciało mdłe, ale dusza jeszcze harda, jeszcze dusza Zaporczyka w nich tkwi. Być może nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą, mają siłę uczestniczyć w uroczystościach i podołać podróżom. Niemniej jednak kontaktują się z nami i proszą o kontakty z młodzieżą, proszą o trzymanie tych haseł na bieżąco i wcielanie w życie tych idei, które były bliskie każdemu, bo każdy modlił się o to, aby tylko doczekać tego, o co walczył i żeby zachował Bóg jego rodzinę, już nieważne jego życie było. Martwili się o najbliższych. Pozdrowienia od tych 18 dzisiaj przesyłam serdecznie i jeszcze jednym się podzielę. Mam nadzieję, że również kości mojego ojca odnajdą się na ulicy Unickiej, bo jest zamiar w tym roku prowadzenia tych prac, podobnie jak na Łączce. Tam jest pozostałe ciało bez głowy, bo głowa pozostała w bunkrze po wybuchu granatu i prawa ręka. Te kości są zabezpieczone, one są pochowane na cmentarzu w Kijanach. Natomiast resztę ciała zawiera Unicka. Mam nadzieję, bo dałem materiał do badań genetycznych, że tak samo jak i Laluś odnajdzie się w komplecie ojca kości również spoczną. Dziękuję serdecznie jeszcze raz, pozdrawiam i chcę jeszcze powiedzieć, że są tutaj z nami dwie panie. Pani Magdalena Zarzycka, córka rodziny, która poświęciła życie i całą życie swoich dzieci, bo kwatera została wydana, nastąpił atak. Matka rodząca dziecko zmarła przy porodzie. Jest dzisiaj ta pani z nami, Magdalena Zarzycka. Jest również z nami pani Ursula Gierszon, córka Mariana Suszka, pseudonim Wydra, wspaniałego partyzanta majora Zapory. A również proszę o klaski dla nich. Dziękuję serdecznie. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Przyjaciele, teraz nastąpi uroczyste złożenie kwiatów od delegacji Obozu Narodowo-Radykalnego oraz od delegacji Młodzieży Wszechpolskiej przy pomniku żołnierzy Zapory. Koleżanki i koledzy, pozdrawiam was. Czołem Wielkiej Polsce! Naród, chcąc budować państwo, potrzebuje bohaterów, potrzebuje wzoru.
gdy po II wojnie światowej Żydzi postawili na Holokaust, na ofiary komór gazowych, getta, to dziś czerpią z tego korzyści także finansowe. Gdy przed rokiem, po Majdanie, Ukraińcy postawili na banderowskich bandytów, doigrali się wojny. Pamiętacie w tym miejscu przed rokiem, co mówiłem? Jeszcze nie było wojny rosyjsko-ukraińskiej. Na Majdanie dzisiejsi liderzy ukraińscy mówili, że Polska powinna oddać Zamość, Chełm, Przemyśl i Bóg wie co jeszcze. Ja im powiedziałem wtedy, doigracie się, doigrali się. Tak się kończy los głupich narodów i fałszywych przywódców. Brawo! Po okrągłym stole wmawiano Polakom, że najlepsi przedstawiciele to Jacek Kuroń, Bronisław Geremek, a sumieniem narodu ma być Adam Michnik. Jak to się skończyło? Ich legenda okazała się ubeckim kapusiem, który do tej pory nie potrafi rozliczyć się ze własnym życiem. Tak się skończyła tragicznie ich bajka, ich bajdurzenie. Doszliśmy do tego, że jesteśmy po 25 latach tak zwanej niepodległości narodem zdradzonym i oszukanym, pozbawionym przywódców, którym warto by zaufać. Jesteśmy narodem, który nie ma armii, który nie ma pieniędzy, ale ma za to stałych, sprawdzonych, fałszywych przyjaciół, którzy dziś nie wahają się rozporządzać losem waszym, młodych Polaków, i pchają Polskę ku wojnie z Rosją. Mówię stanowcze nie. Żaden Polak, dopóki będę miał siłę, nie odda ani kropli krwi w imię obcych interesów, w imię cudzych interesów. Nie będziemy dyżurnym frajerem Europy. Nigdy więcej. Nigdy więcej Monte Cassino ani Lenino. Nigdy więcej. Przyjaciele, ta Trzecia Rzeczpospolita jeszcze zipie, ale to chore, słabe państwo, które nie daj Boże, jak sprawy tak pójdą jak teraz, skończy tragicznie. Liczę na to, że tak nie będzie, ale musimy już dzisiaj myśleć o nowej Polsce, o prawdziwej Polsce. I naszymi bohaterami są ci, o których dzisiaj pamiętamy. Młode dziewczęta i chłopcy, którzy nie złożyli broni, którzy nie wyszli z lasu, nie poszli na kompromis, nie zdradzili kolegów i koleżanek. Oni są dla nas wzorem. My chcemy Polski, która jest dumna ze swej wolności, nieuzależniona od brukselskich srebrników, nieuzależniona od moskiewskich obietnic, nieuzależniona od poklepywania po plecach, tylko prawdziwego, narodowego państwa polskiego, w którym żyć, pracować, uczyć się i umierać będą wszyscy uczciwi Polacy. Dziś odbiera się wam prawo do uczestniczenia w życiu publicznym. Ci z tych szklanych pałaców Warszawy nie wahają się mówić o nas kibole na ziole hołota. Mówią to w telewizji. I jednocześnie każą na siebie głosować. Chcą naszych pieniędzy. Sprzedali nas obcy. W Polsce dobre interesy mogą robić tylko zagraniczne firmy. Nasz los to los parobków Europy. Ale już nie tylko w Europie, ale także w Polsce. A ja pytam, a z jakiegoż to tytułu my Polacy, mający bogaty, piękny kraj, który nie zaznał nigdy głodu, mamy być parobkami obcych także na tej ziemi. Takich okoliczności nie ma i nie będzie. I ja nie pozwolę sprzedać waszego życia obcym korporacjom. Ktoś może powiedzieć i tak powiedzą, napiszą jutro te łajdaki, że ja tutaj przyszedłem robić sobie kampanię wyborczą.
ale wiecie dobrze, że ja byłem zawsze na takich okazjach. Zawsze, jak nas było jeszcze kilku. Pamiętam, gdy przegraliśmy referendum akcesyjne. Było nas siedmiu. Siedmiu chłopaków w dresach i flyersach łaziliśmy po Placu Litewskim z transparentem UE. Przegraliśmy referendum. Przyszliśmy na te schody. Siedzieliśmy smutni, patrząc na ten plac. Jeden z moich kolegów mu powiedział tak: nie martwcie się, jeszcze to czekamy czasów, że ten plac będzie pełen młodych patriotów z flagami państwowymi, narodowymi. Że tu staną polscy patrioci i nacjonaliści na całym placu. Jestem pewien, że nas jest teraz tyle, żebyśmy ten plac zapełnili. Tamte słowa się spełniły. O ile jeszcze wtedy, kilkanaście lat temu, mówienie o wolnej Polsce, niezależnej od Unii Europejskiej, wtedy, po przegranym referendum, to była taka przygoda intelektualna. Straszono nas, jak nie Unia, to Białoruś. To dzisiaj, ja mówię, ani Unia, ani Białoruś, tylko Polska niepodległa. Ci, którzy kłamią, że nie ma wyboru, niech spojrzą na los żołnierzy wyklętych. Oni mieli wybór, tragiczny, ale pokazali, jak żyją wolni Polacy. Dzięki nim stoimy dumni tutaj i mówimy jasno. Nie mamy kompleksów ani wobec Berlina, ani Moskwy, ani Kijowa, ani Paryża, ani Tel Awiwu, ani Nowego Jorku. Nikt nie będzie rozdawał nam kart. My będziemy sami rządzić swoją ojczyzną. Ostatnio zapytali mnie w telewizji, z czym my idziemy. Ja powiedziałem, jak to z czym? Nie z czym, a z kim? Z młodymi Polakami, którzy wchodzą w dorosłe życie i mają do wyboru dwie rzeczy. Albo wyjechać z Polski, albo zostać tu i podzielić podły los swoich ojców i dziadków. Ale jest też trzecia wersja. Możemy wreszcie wybić się na niepodległość, organizując się i zbudować własne państwo polskie. Takie, jak nam się podoba. O jakim śnili ci, o których dzisiaj pamiętamy. Jest to bardzo prosta rzecz. Wystarczy postąpić tak, jak te narody, które odniosły sukces. Pozbyć się fałszywych, zdradliwych elit, które mają kompleksy. Pozbyć się agentów obcych państw, którzy nie wahają się przy kawiarnianym stoliku rozstrzygać losy całego narodu. I puszcza to prasa i nic się nie dzieje. Żaden w łeb sobie nie palnął. A prezydent śpi i nic nie robi. Jak można na stanowiskach ministrów trzymać ludzi, którzy są agentami, szpiegami i płacą jeszcze ambasader obcych za recenzowanie własnych przemówień? To zdrada! Przyjaciele, za rok spotkamy się znów. Liczę na to, że będzie nas jeszcze więcej, ale że będziemy jeszcze lepiej zorganizowani. Liczę na to, tak sobie obiecałem kiedyś, że będę szczęśliwy, gdyż wkrótce doprowadzę do takiego momentu, że do polskiego parlamentu, a najlepiej do polskiego rządu, wejdą młodzi patrioci niezwiązani z żadnymi zdradzieckimi partiami politycznymi, które potrafią tylko wysługiwać się obcym. I daję wam słowo honoru. I daję wam słowo honoru w tym miejscu. Jeżeli zaufacie, jeżeli będziecie razem niezłomni, jeżeli wasze serca będą przepełnione wiarą, będziecie rozsądni i pracowici. Mówię jasno, nie spocznę, dopóki nie wejdziecie wy z tego placu, do polskiego parlamentu i rządu, do polskich urzędów, sądów i wszystkich placówek, gdzie się Polskę wykuwa, do armii, także do policji. I wreszcie będziecie rządzić Polską dla dobra polskiego narodu, a nie w imię obcych interesów. Przysięgam wam to tutaj, na tym placu. Nie zastraszą mnie, nie przestraszą, nie zniechęcą. Zrobię wszystko, żebyście wy byli elitą polskiego narodu. Moi drodzy, wzywam was do tego, żebyście się organizowali w najmniejszych miasteczkach, wioskach, także w dużych miastach. Wiem, że im niżej w teren, tym jest trudniej. Ale zobaczcie, co osiągnęliśmy już. Jeździmy po całej Polsce
i w małych miejscowościach przychodzi na różne spotkania patriotyczne i narodowe po kilkadziesiąt osób. Za darmo. Sami się organizujecie. Gdyby tylu było wtedy, w 44 i 5 pod bronią, co nas dzisiaj, to na pewno losy naszej ojczyzny potoczyłyby się inaczej. Dlatego powołujemy tę armię patriotów, która odbierze Polskę z rąk zdrajców, agentów, pedałów, pijaków i ludzi, którzy mają wszelkie objawy chorób psychicznych. Nie wierzcie w to, nie wierzcie w to, że jesteście gorsi od swoich rówieśników z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Wy nie będziecie czekali, aż wam jakieś pętaki z Afryki będą urzynały łby na polskich ulicach. Wy nie będziecie czekali, aż jakieś pedały będą gwałciły wasze dzieci. Wy nie będziecie czekali, jak zdrajcy i skurwysyny poślą nasz naród na szafot. Czołem Wielkiej Polsce! Przyjaciele, dziękuję za słowa Mariana. Na koniec chciałbym was poinformować o tym, że wśród was są wolontariusze o zbiórce, do zbiórki, o której wspomniał kolega Karol, z taką właśnie puszką. Są również ludzie, którzy zbierają podpisy, aby zarejestrować kolegę Mariana jako kandydata. Proszę więc o nie rozchodzenie się po marszu, tylko o wyszukanie tych osób i o wspomożenie symboliczną złotówką akcji kolegi Karola, a także o złożenie podpisu na liście. Dodatkowo po dzisiejszym marszu w klubie Graffiti odbędzie się koncert rapera Tatka. Start o 19. Moi drodzy, teraz pomodlimy się, proszę o godną postawę, pomodlimy się modlitwą Narodowych Sił Zbrojnych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże Wszechmogący, daj nam siłę i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy nasze życie. Niech z krwi niewinnej przelanej braci naszych, pomordowanych w lochach gestapo i czeki, niech z łez naszych matek i sióstr, wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib, niech z modlitw żołnierzy naszych, poległych na polach całego świata, powstanie wielka Polska. O Maryjo, Królowo Korony Polskiej, pobłogosław naszej pracy i naszemu orężowi. O spraw, miłościwa Pani, patronko naszych rycerzy, by wkrótce u stóp jasnej góry i ostrej bramy zatrzepotały polskie sztandary z orłem białym i Twoim wizerunkiem. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech spoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, my żyjemy, co nam obca przemoc dzieła, szablowo bierzemy. Nasz, nasz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Wisłę przejdzie Wawę, będzie Polakami, dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania, poszedł z kim za Boże, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem.
Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Dziękuję bardzo. Za rozwój.